W bezkresie wszechświata znajdziemy dziwne obiekty i zjawiska, jakie nie śniły się największym fantastom. Kosmos to zbiór osobliwości, jakich ludzie nie potrafią sobie wyobrazić. Są cząstki zdolne przeniknąć nasze ciało, zagubione planety wnikające w układy słoneczne i chmury zwyczajnego alkoholu. W kosmosie nie brak dziwnych tworów. Najskrajniejsze osobliwości najwięcej mówią o naturze wszechświata. Przedstawiamy twory nie z tej Ziemi, niezrozumiałe i frapujące. Ruszamy na dziwną stronę wszechświata. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Zaskakujący wszechświat. Galeria osobliwości. Od Drogi Mlecznej aż po zakątki oddalone o miliardy lat świetlnych, cały wszechświat jest pełen dziwnych tworów. Trudno sobie wyobrazić niektóre obiekty kosmiczne. Są po prostu nie z tej Ziemi. Każde nowe odkrycie to kolejny dowód, jak niewiele wiemy o kosmosie. Wszechświat będzie nas dalej zaskakiwał. Kosmos jest pełen obiektów i zjawisk, których naturę nie do końca rozumiemy. Wydaje się to dziwne, ale astronomowie wypatrzyli międzygwiezdne chmury alkoholu, który pijemy choćby w piwie. Najdziwniejsze są chmury złożone ze związków organicznych, na przykład z etanolu. To dobrze znany nam alkohol. Można sobie wyobrazić wielką kosmiczną gorzelnię. Najśmieszniejsze, że ona naprawdę istnieje. Wielkie chmury gazu i pyłu zawierają różne cząsteczki. Obłoki bywają 1000 razy większe od Układu Słonecznego. W gęstych i przepastnych jądrach powstają złożone związki tworzące kosmiczny koktajl. W browarze z mieszaniny jęczmienia, wody i drożdży produkuje się alkohol. W obłokach międzygwiezdnych drobiny pyłu stanowią jądra kondensacji prostych substancji – wodoru, wody i dwutlenku węgla, z których powstają bardziej złożone cząstki organiczne, na przykład alkohol etylowy. Gdy pył przesuwa się do środka chmury, czyli do gwiazdy centralnej, materia się nagrzewa, a syntetyzowane związki parują i uwalniają się do przestrzeni międzygwiezdnej. Podobnie jak w tym mini browarze, w obłokach molekularnych gromadzą się proste substraty, by utworzyć złożone związki. Pierwszy obłok alkoholu odkryto w 1975 roku. Od tej pory wypatrzono wiele innych zadziwiających obłoków kosmicznych. Chmura G34.3 w gwiazdozbiorze Orła ma średnicę 1000-krotnie większą od Układu Słonecznego. W G34.3 mieści się dość etanolu, by przez miliard lat zapewnić każdemu człowiekowi na Ziemi po 150 tysięcy litrów piwa dziennie. To byłaby impreza. Niestety kończyłaby się potworną migreną, ponieważ obłok jest zanieczyszczony cyjanowodorem, tlenkami węgla, amoniakiem i innymi nieprzyjemnymi substancjami. Chmury wydają się przypadkowym tworem dryfującym po kosmosie. Trudno w to uwierzyć, ale powstają z nich gwiazdy, planety, a na nich być może życie. And maybe even life.
W zewnętrznej otoczce chmury trwają nienaruszone, zmrożone bryły pyłu ze złożonymi substancjami. Gdy któraś z nich spada do centrum układu, powstaje kometa. Uważamy, że w ten sposób związki organiczne docierają do wnętrza układów planetarnych. Może dzięki nim na Ziemi pojawiły się związki organiczne i składniki konieczne do powstania życia, aminokwasy. Słońce i Ziemia powstały z międzygwiezdnej chmury pyłu. W obłokach zawierających właściwe związki organiczne mogło narodzić się życie. Wielka chmura alkoholu unosząca się w galaktyce to dziwny twór. Jestem jednak oczarowana myślą, że w Drodze Mlecznej i w kosmosie występują związki organiczne, choćby etanol. Wszędzie ich pełno. Po starciu Ziemi na proch powstałaby taka międzygwiezdna chmura zawierająca związki organiczne. Obłoki alkoholu mogły pomóc w powstaniu życia na Ziemi. Trudno w to uwierzyć, ale organizmy mogły narodzić się również w innych dziwnych chmurach. Wenus, druga planeta od Słońca, ma gorącą, piekielną powierzchnię. Chmury wiszące 50 km nad globem mają temperaturę bardziej sprzyjającą organizmom żywym. Na tej wysokości jest równie ciepło jak na powierzchni Ziemi, także ciśnienie atmosfery jest takie jak na powierzchni Ziemi. Można przypuszczać, że jeśli życie powstało u nas, to na Wenus też może. Jeśli w chmurach Wenus w ogóle istnieje życie, to jak się tam dostało? W atmosferze Wenus zachodzi lawinowy efekt cieplarniany. Nagromadzenie dwutlenku węgla spowodowało taki wzrost temperatury na powierzchni, że jeśli była tam powierzchniowa woda, to wyparowała. Uciekła w przestrzeń kosmiczną lub w chłodną górną część atmosfery. Znane nam formy życia potrzebują wody. W wenusjańskich chmurach istnieje woda związana w stężonym kwasie siarkowym. Na Ziemi odnaleziono dziwne organizmy, ekstremofile, które zasiedlają silnie zakwaszone ciecze. Na przykład żyją w gorących źródłach w Parku Narodowym Yellowstone. Naukowcy zaczęli spekulować, że podobne żyjątka znajdzie się w chmurach Wenus. Mogły nawet w drodze ewolucji wykształcić mechanizmy fotosyntezy wykorzystujące nadfiolet. Chmury są bardzo zróżnicowane chemicznie. Zawierają siarkę, wodór i inne pierwiastki konieczne do powstania organizmów i podtrzymania życia. Wysoko nad Wenus te substancje występują obficie, co pozwala przypuszczać, iż w chmurach znajdzie się organizmy. Weryfikowanie tej tezy należy zacząć od zbadania ziemskich chmur. Pomiary na Ziemi polegały na gromadzeniu i analizowaniu zawartości chmur. Okazało się, że mogą w nich żyć mikroorganizmy, bakterie. Unoszą się w górę wraz z prądami wstępującymi i z wiatrem. Mogą przebywać w atmosferze przez dłuższy czas. Podobne procesy mogą zachodzić na Wenus. Jeśli tam istnieje życie, to pewnie od dawna unosi się w chmurach. NASA kiedyś wyśle misję na Wenus, by sprawdzić, czy tam w chmurach istnieje życie. Na razie więcej emocji wzbudza pytanie, czy w Układzie Słonecznym jest dodatkowa planeta. Niezwykły twór, którego wciąż nie dostrzeżono. Gdzieś za orbitą Neptuna może krążyć hipotetyczna planeta X. X to kryptonim nieznanej planety, którą być może kiedyś znajdziemy w zewnętrznej części Układu Słonecznego.
Na podstawie obserwacji pasa Kuipera, zbioru skał za Neptunem, astronomowie zaczęli spekulować, czy dalej istnieje kolejna planeta. Zewnętrzną część pasa nazwano klifem Kuipera, ponieważ jego gęstość nagle spada. Może stać za tym przyciąganie Neptuna lub oddziaływanie nieznanej planety. Spadek gęstości pasa Kuipera w odległości 50 do 55 jednostek astronomicznych od Słońca można wytłumaczyć obecnością planety, która ściąga ku sobie kosmiczny drobiazg. Naukowcy od lat toczą spory, ile planet znajduje się w Układzie i gdzie jest X. Pierwszą planetą X był glob, nazwany później Plutonem. Niedawno odkryto w pasie Kuipera następne planety karłowate, Eris i Sedne. Przed skatalogowaniem też nosiły oznaczenie X. Na obrzeżach Układu Słonecznego prawdopodobnie krąży kolejny wielki glob. Wciąż nie odkryliśmy wszystkich X-ów Układu Słonecznego. Naukowcy pewnie wkrótce rozwiążą zagadkę klifu Kuipera. Jeśli planeta X rzeczywiście istnieje, kosmiczni szperacze ją odnajdą. Dzięki projektom poszukiwawczym nowej generacji wkrótce zweryfikujemy hipotezę o planecie X. Nie wiadomo, czy dziwna planeta jest w Układzie Słonecznym. Jednak w kosmosie naprawdę niezwykłych globów nie brakuje. Planety w Układzie Słonecznym są zróżnicowane. Ale prawdziwe osobliwości występują dalej od nas. Wyrafinowane teleskopy zarejestrowały już prawie 300 planet daleko od naszego Układu. Nazywa się je pozasłonecznymi. Najniezwyklejsze są planety pulsarowe. Nie obiegają one gwiazdy podobnej do Słońca, lecz pulsar, wirującą gwiazdę neutronową. Emituje ona impulsy elektromagnetyczne jak latarnia morska. W latach 90. profesor Aleksander Wolszczan odkrył trzy planety przy pulsarze w gwiazdozbiorze Panny oddalonym o 900 lat świetlnych. Według mnie to chyba najdziwniejsze planety Wszechświata. Obiegają pulsar po bardzo ciasnych orbitach. To nienaturalne miejsce dla planety. Nawet nie przypuszczano, że można je tam znaleźć. W końcu pulsar, czyli gwiazda neutronowa, to pozostałość po supernowej, która rozerwała się na strzępy w najgwałtowniejszej eksplozji, jaką można zaobserwować. Co tam robią planety? Trudno powiedzieć. Znaleziono tam aż trzy planety. Dwie są czterokrotnie masywniejsze od Ziemi, a jedna dwukrotnie masywniejsza od naszego Księżyca. Są więc stosunkowo małe. Obiegają gwiazdę tak blisko, że zmieściłyby się w orbicie Merkurego. Najważniejsze pytanie brzmi, jak te globy przetrwały wybuch supernowej. Gdyby Słońce eksplodowało w ten sposób, planety naszego Układu wyparowałyby bez śladu. Jeżeli przed wybuchem te planety znajdowały się w tym samym miejscu, z pewnością całe życie na nich wymarło. Nic nie mogło ocalić.
Wielka moc i energia promieniowania supernowej zabiłaby każdy organizm. A jeśli przed wybuchem trzy planety nie krążyły w tym miejscu, to skąd się tam wzięły? Może trzy dziwne globy utworzyły się z kawałków wyrzuconych przez supernowę? Może wyrzucona materia, zamiast się rozpierzchnąć, sformowała dysk akrecyjny, z którego powstały planety? Nie wiadomo, skąd tam się wzięły trzy globy. Istnieją tam, wbrew wszystkim teoriom. Odkrycie planet przy pulsarach zrewolucjonizowało nasze wyobrażenia o układach planetarnych. Skoro planety pojawiły się po eksplozji supernowej, to znaczy, że mogą się tworzyć w ekstremalnych, skrajnie niesprzyjających warunkach. Może nie potrzeba do tego obłoku gazu, z jakiego powstał Układ Słoneczny. Interesująca koncepcja. Jeszcze ciekawsze jest twierdzenie, że te planety istniały przy gwieździe jeszcze przed eksplozją. To by znaczyło, że planeta może się utrzymać przy wybuchającej gwieździe. Planety przy pulsarach to dziw kosmosu, ale te same pulsary, czyli gwiazdy neutronowe, są jeszcze dziwniejsze. Materia gwiazdy neutronowej jest rekordowo zwięzła. Dorównuje gęstością jądrom atomowym. Gdyby to była garść materii neutronowej, a nie piachu, ważyłaby tyle, co średniej wielkości góra. Wiaderko materii z takiej gwiazdy miałoby masę Everestu, najwyższej góry świata. Bez trudu uniosę kubełek piasku, ale nie zdołałbym dźwignąć wiadra materii neutronowej ani Everestu. Tak wielka jest gęstość gwiazdy neutronowej. Pierwszy typ gwiazdy neutronowej to pulsary, które szybko wirują, emitując silne i krótkie impulsy fal radiowych. Drugi to magnetary, obracające się wolniej, emitujące energię w postaci fal magnetycznych. Magnetary występują znacznie rzadziej od pulsarów. Emitują najsilniejsze pole magnetyczne, jakie zaobserwowaliśmy w kosmosie. Na Ziemi nie znajdzie się tak silnego pola, jakie występuje przy magnetarze. Można je sobie wyobrazić, obserwując transformator Tesli. Opracował go Nikola Tesla, szukając sposobu na bezprzewodowe przesyłanie energii. Urządzenie indukuje ogromne napięcie. Między kulą a klatką wynosi ono około 500 000 V. Gdy w przerwie powstaje wyładowanie i elektrony płyną przez powietrze, wyzwala się ogromna ilość energii. Magnetar działa podobnie. Wysyła energię w postaci promieniowania gamma i rentgenowskiego. Magnetary emitują ogromne ilości energii, ale nie w sposób regularny jak pulsary, lecz chaotycznie. Pole magnetyczne czasem wstrząsa powierzchnią gwiazdy. Lokalne spiętrzenia indukcji magnetycznej powodują emisję znacznej energii w postaci twardego promieniowania. Magnetary i pulsary to dziwne gwiazdy. Naukowcy odkryli coś jeszcze dziwniejszego. Gwiazdę łączącą cechy pulsara i magnetara. Sonda Rossi X-ray Timing Explorer wypatrzyła niezwykłą gwiazdę, która wysłała 5 wielkich impulsów energii. Takie rozbłyski są typowe dla magnetarów. Pojawiały się od maja do lipca 2005 roku. Każdy trwał niecałą sekundę, ale ich moc była 10 000 razy większa od Słońca.
Znamy przypadek pulsara, który kilkakrotnie zachował się jak magnetar. By rozbłyskiwać, musiał mieć silniejsze pole magnetyczne niż pulsar, a w dodatku ulegało ono gwałtownym zmianom. Stąd emisje promieniowania były większe niż w zwykłych pulsarach. Odkryliśmy brakujące ogniwo między pulsarami a magnetarami. Pulsar, który chwilami wykazuje cechy magnetara. Hybryda pulsara i magnetara jest wyjątkowo młoda, liczy 900 lat. Dlatego astronomowie przypuszczają, że wskutek wybuchu supernowej powstaje magnetar, który z czasem łagodnieje i przechodzi w pulsar. Wiele gwiazd neutronowych przekształca się w zwykłe pulsary. W młodości, kiedy miały kilkaset do tysiąca lat, przechodziły wybuchową fazę typową dla magnetarów. To zapewne właściwy trop. Tak zachowuje się gwiazda młodsza od zwykłych pulsarów. W kosmosie istnieją nie tylko niezwykłe gwiazdy, lecz także osobliwe maleństwa. Ostatnio naukowcy rozwikłali zagadkę najbardziej nieuchwytnego obiektu. Poznali tajemnicze cząstki, które nieustannie przenikają nawet ludzkie ciało. We Wszechświecie znajdziemy mnóstwo przedziwnych planet i gwiazd. Oprócz tego są równie osobliwe cząstki. Ludzie, podobnie jak większość Wszechświata, składają się ze zwykłej materii. Tworzą ją cztery podstawowe cząstki. Wśród nich są tajemnicze neutrina. Według mnie neutrina to najdziwniejszy składnik zwykłej materii. W tym momencie przez moje ciało przelatuje 50 bilionów neutrin pochodzenia słonecznego. Z innych stron atakują mnie neutrina z dalszych gwiazd. Niezauważalnie przechodzą przez materię. Oddziałują z nią bardzo słabo, właściwie wcale. Istnieje mała, zabawna cząstka zwana neutrinem, od włoskiego mały neutron. Ma znikomą masę. Ma jednak energię związaną z przemieszczaniem się we Wszechświecie z prędkością przyświetlną. Nie reagują z otoczeniem. Wyobraźmy sobie ołowianą płytę o grubości roku świetlnego. Zatrzymałaby zaledwie połowę przepuszczanych przez nią neutrin. Neutrina najczęściej powstają w reakcjach jądrowych wewnątrz Słońca i innych gwiazd. Przez powierzchnię paznokcia co sekundę przelatuje 60 miliardów tych cząstek. A jakie są inne źródła neutrin? Neutrina powstają w reaktorach jądrowych i wskutek rozpadu radioaktywnego niektórych izotopów w skałach. Kolejnym źródłem są reakcje promieniowania kosmicznego z atmosferą Ziemi. Te cząstki spadają na Ziemię niczym rozpędzone piłki. Zaraz po wielkim wybuchu w kosmosie pojawiły się niezliczone ilości neutrin, fotonów i innych cząstek. Z tej przedwiecznej zupy powstali w końcu ludzie. Neutrina to niezwykłe cząstki. W kosmosie są równie dziwne rzeczy o znacznie większych rozmiarach.
Asteroidy to skaliste resztki z procesu kształtowania się Układu Słonecznego. Kosmiczne głazy krążą w pasie planetoid, leżącym między orbitami Marsa i Jowisza. Wśród ich miliardów jedna jest wyjątkowo ekscentryczna. Toutatis to chyba najdziwniejsza planetoida. Przyciąga uwagę, ponieważ nie jest okrągła, lecz bardzo zdeformowana. Wygląda jak olbrzymi kręgiel. Ma zgrubienia na krańcach i centralne przewężenie. Być może to dwa luźno powiązane obiekty. Została wprawiona w nieregularny ruch obrotowy. Miota się jak niedokładnie rzucona piłka do rugby. Nie obraca się wokół głównych osi, w związku z czym, pokonując przestrzeń kosmiczną, ulega nieustannej precesji. Toutatis porusza się po bardzo wydłużonej orbicie, która sięga od pasa planetoid w okolice Ziemi. Orbita tej planetoidy krzyżuje się z ziemską. Istnieje ryzyko zderzenia. Już samo to zwraca na nią uwagę. We wrześniu 2004 roku Toutatis niebezpiecznie się do nas zbliżył na 1,5 miliona kilometrów. Był tylko 4 razy dalej od Księżyca. To bardzo blisko jak na planetoidę. Toutatis jest ogromny. Gdyby miał się rozbić o Ziemię, nawet nie zwolniłby w atmosferze. Wbiłby się w naszą planetę i siał spustoszenie. Następne bliskie minięcie nastąpi w XXVI wieku, to za 500 lat. Nie musimy się martwić Toutatisem, ale nie można spuszczać z niego oka. Toutatis jest nieregularną planetoidą. W kosmosie latają też większe i dziwniejsze skały. Księżyce, czyli satelity, to ciała niebieskie, które obiegają swe planety lub mniejsze globy. Planety karłowate albo planetoidy. W Układzie Słonecznym odkryto 240 księżyców, ale tylko nasz srebrny glob może całkowicie zaćmić Słońce. Najciekawszy księżyc obiega gazowego olbrzyma w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Miranda, jeden z księżyców Urana, jest kuriozalny. To karzełek. Ma zaledwie 480 km średnicy. Zmieściłaby się między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. To bardzo koślawy księżyc. Pokiereszowana Miranda uchodzi za monstrum Układu Słonecznego. Powierzchnia Księżyca jest poorana kanionami, rysami i innymi bluzdami. Musiała wiele przejść. Księżyc o średnicy 500 km ma wąwozy o głębokości 20 km. Ziemia jest 20 razy większa, a Wielki Kanion Colorado ma tylko kilometr głębokości. Miranda wygląda niesamowicie, jakby była zbitką resztek z księżyców i planet. Jej powierzchnia jest dwojaka. Są tam równiny i tereny o bogatej rzeźbie. Miranda to wielka zagadka dla astronomów. Nikt nie wie, jak się ukształtowała. Pierwsza teoria głosi, że przed miliardami lat mały księżyc uległ katastrofie kosmicznej. Rozpadł się na lodowe i skaliste bryły. Te stopiły się w niekształtną, różnorodną szachownicę jasnych i ciemnych plam. Inna hipoteza głosi, że powierzchnia straciła ciągłość, gdy wskutek napierania jednych skał na inne powstały uskoki i góry.
Takie zjawiska obserwuje się na Ziemi. Park krajobrazowy Vasquez Rocks w Kalifornii to rejon styku dwóch płyt tektonicznych. Napierają na siebie, co powoduje fałdowanie i wypiętrzanie powierzchni. Stąd biorą się ciekawe formacje skalne. Podobne procesy zachodzą na Mirandzie. Gromadzi się tam wiele energii. Płyty naciskają jedna na drugą, przez co wypiętrzają się skały i powstają szczeliny. Miranda to tylko jeden z milionów tajemniczych obiektów w Drodze Mlecznej. Nasza galaktyka jest przeciętna. Są też takie, dla których przymiotnik dziwna jest zbyt słabym określeniem. Galaktyki. Gwiezdne skupiska złożone z planet, gwiazd, gazu i pyłu. Możemy zaobserwować przynajmniej 100 miliardów z nich. Wielu astronomów uważa, że najdziwniejsze są galaktyki ultrajasne w podczerwieni. W tym paśmie świecą 100 razy silniej niż inne. Należą do najjaśniejszych obiektów wszechświata. Galaktyki ultrajasne w podczerwieni emitują ogromne ilości energii. To wynik silnych rozbłysków przy powstawaniu nowych gwiazd. W naszej galaktyce co roku powstaje jedna nowa gwiazda wielkości Słońca. W galaktykach ultrajasnych w podczerwieni rokrocznie tworzy się po 100 nowych gwiazd. Gwiazdy powstają wewnątrz międzygwiezdnych obłoków gazu i pyłu. Dlatego trudno obserwować proces narodzin. Promieniowanie powstającej gwiazdy jest pochłaniane przez pył, który ogrzewa się i zaczyna świecić w podczerwieni. Można dostrzec energię światła gwiazd przeniesioną do innego pasma. Galaktykę spowija niezwykła powłoka pyłu, który świeci. Pierwszą galaktykę ultrajasną w podczerwieni odkryto w latach 80., gdy IRAS, satelita do badań podczerwieni, zarejestrował jasne punkty na niebie. Były bilion razy mocniejsze od Słońca. Jedną z najjaśniejszych galaktyk nazwano F15307 plus 3252. Leży 7 miliardów lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Volarza. Cyfry w nazwie galaktyki określają kierunek, na którym się znajduje. Deklinację i rektascencję. F15307 plus 3252 jest bardzo jasna i odległa. Fascynuje nas, ponieważ powstaje tam rekordowo wiele gwiazd. Ciekawe, co o tym decyduje. Co zainicjowało tak intensywny proces gwiazdotwórczy? Wzmożona aktywność może wynikać z niedawnej kolizji lub bliskiego otarcia się galaktyki o inną. Wówczas następuje zagęszczenie wielkich obłoków gazu. Może to zainicjować procesy gwiazdotwórcze. Inna hipoteza głosi, że gaz wciągany do centralnej czarnej dziury wyzwala w strefie dysku akrecyjnego ogromne ilości energii. To obszar intensywnych badań, bo wciąż nie wiemy, co dzieje się w tak niezwykłych galaktykach. Odkryto, że w centrum galaktyk ultrajasnych w podczerwieni znajdują się supermasywne czarne dziury. Tak silnie przyciągają, że nawet światło nie może się z nich wydostać. Istnieje jednak jeszcze dziwniejsza klasa czarnych dziur.
Miniaturowa czarna dziura to hipotetyczny obiekt mniejszy nawet od jądra atomu. W przeciwieństwie do czarnych dziur o masie gwiazdy i tych znacznie większych, małych nigdy nie zaobserwowano. Mimo to wielu naukowców twierdzi, że one istnieją. Miniaturowe czarne dziury to pewnie nic nadzwyczajnego. Jest ich mrowie, prawdopodobnie otaczają nas zewsząd. Miniaturowe czarne dziury to produkt wielkiego wybuchu. Materia tak się skoncentrowała, że powstały czarne dziury zbyt małe, by ich wpływ zobaczyć nawet pod mikroskopem. Im mniejsza jest czarna dziura, tym szybciej traci energię. Gdyby przy wielkim wybuchu powstała miniaturowa czarna dziura o masie góry, do dziś przez 14 miliardów lat zmniejszyłaby masę, a resztki rozpadłyby się w wielkiej eksplozji. Naukowcy mogą dowieść istnienia miniaturowych czarnych dziur i je wytworzyć. W Szwajcarii zbudowano wielki zderzacz hadronów. W tym akceleratorze cząstek doprowadza się do wysokoenergetycznych zderzeń, takich jak te, które następowały natychmiast po wielkim wybuchu. W wielkim zderzaczu hadronów pędzące cząstki zderzają się czołowo. Dzięki temu przez chwilę w niewielkim obszarze materia uzyskuje ogromną gęstość. Być może powstaje tam mikroskopijna czarna dziura. Aż miło pomyśleć, że wkrótce stworzymy je sztucznie. Jeżeli uda się wyprodukować mikroskopijne czarne dziury, wreszcie dowiedziemy, że naprawdę istnieją, a nie są tylko teoretyczną fantasmagorią. Miniaturowe czarne dziury powstałe w wielkim zderzaczu hadronów będą istnieć przez ułamek sekundy i znikną. Sukces eksperymentu może też dowieść istnienia jeszcze innego tajemniczego składnika wszechświata – materii, która jest niewidzialna. Żeby ją odnaleźć, nie trzeba szukać daleko. Jest zapewne w granicach Drogi Mlecznej. Trudno w to uwierzyć, ale galaktyki, gwiazdy, planety i księżyce stanowią zaledwie 20% masy Wszechświata. Na resztę składa się ciemna materia. Jest wszechobecna, ale my jej nie widzimy. Po raz pierwszy ta teoria pojawiła się w latach 30., ale niewielu naukowców dało jej wiarę. Dopiero w ostatnich 20 latach postulat istnienia niewidzialnej materii stał się oczywisty. Gdy zaczęto dokładnie opisywać Drogę Mleczną, okazało się, że gwiazdy na skraju poruszają się dość szybko, by się oderwać. A jednak trzyma je jakaś niewidzialna siła, przyciągająca ku jądru galaktyki. Nie wiedziano, co stoi za tym oddziaływaniem grawitacyjnym. Dziwne, że tak wielka część Wszechświata pozostaje niewidoczna. Możemy obserwować ciemną materię pośrednio, mierzyć jej oddziaływanie grawitacyjne z widoczną masą. Galaktyki wirują szybciej, niż to wynika z masy skatalogowanych ciał. Gdyby nie przyciąganie niewidocznej materii, chmury gorących gazów by się rozeszły. W kosmosie jest więcej masy, niż to widzimy. To właśnie ciemna materia. Pierwszą metodą poznania jest mierzenie oddziaływania grawitacyjnego ciemnej materii na gorący gaz emitujący promieniowanie rentgenowskie. Drugim sposobem jest obserwacja soczewkowania grawitacyjnego.
Gdy ukazuje nam się odległa galaktyka, która powinna być przesłonięta przez bliższą, to mamy do czynienia z soczewkowaniem grawitacyjnym. Grawitacja zakrzywia światło, które omija łukiem bliższą galaktykę. Grawitacja zakrzywia czasoprzestrzeń. Mierząc zakrzywienie promieni światła, można oszacować masę, która to spowodowała. Okazało się, że odchylenie jest ogromne, 10 razy większe niż to wynika z masy wszystkich widocznych obiektów. Gdzieś tam musi tkwić ciemna materia. Ciemna materia to najważniejszy element składowy masy Wszechświata. Z kolei większość energii to kolejny niewidoczny dziw – ciemna energia. Opisano teoretycznie tę formę energii, która występuje powszechnie i reprezentuje aż 70% masy i energii we Wszechświecie. Największym dziwem Wszechświata jest tajemnicza ciemna energia. Ma niewiele wspólnego z ciemną materią. Określenie ciemna sugeruje, że nic o niej nie wiemy. Ciemną energię zaobserwowano w 1998 roku, gdy na podstawie wybuchów gwiazd określano odległość między galaktykami. Okazało się, że leżą dalej niż się spodziewano, bo tempo rozszerzania się Wszechświata wcale nie spada. Astronomowie przypuszczają, że może nawet rosnąć. Prawdopodobnie stoi za tym ciemna energia. Wszechświat jest pełen odpychającej ciemnej energii. To dziwny twór powodujący coraz szybsze rozszerzanie się Wszechświata. Sądzono, że jest inaczej, więc odkrycie ciemnej energii zaskoczyło wszystkich. Z czasem okazało się, że znaczna część Wszechświata składa się z ciemnej energii. To ciemna substancja, nie świeci. Nie widzimy jej, ale przyspiesza rozszerzanie się Wszechświata. Działa jak antygrawitacja. Zwykła materia i energia spowalniają oddalanie się przedmiotów od siebie. Ciała przyciągają się grawitacyjnie. Za to ciemna energia przyspiesza prędkość rozszerzania się układów ciał. Zgodnie z głośną teorią, ciemna energia będzie napędzała rozszerzanie się Wszechświata, aż za 50 miliardów lat wszystko rozpadnie się na kawałki. W końcu rozlecą się gromady galaktyk. Potem same galaktyki zaczną się dzielić. Gwiazdy będą się od siebie oddalać, rozpadną się układy planetarne. Nawet globy zostaną rozbite na kawałki. Ludzie obrócą się w pył. Wreszcie rozlecą się atomy, a potem zaczną się dzielić cząstki elementarne. Wszechświat jest pełen cudacznych i ciekawych rzeczy. Okazuje się, że największe dziwy kosmosu istnieją na naszym podwórku. Według mnie najdziwniejszym tworem Wszechświata jest Ziemia, a ja tu mieszkam. To niezwykła, skalista planeta, obiegająca blisko swoją gwiazdę i porośnięta zielenią. Rośliny przerabiają światło w jedzenie. Niesamowita sprawa. Ludzie nie uznają naszej planety za dziw, bo to przecież nasz dom. Najbardziej pokręconym dziełem Wszechświata są ludzie. W kosmosie nie znaleźliśmy nikogo podobnego do nas, a to się może zmienić. Jesteśmy jednak dziwni. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amerkomesa. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński. Który pijemy choćby w piwie. Najdziwniejsze są chmury złożone ze związków organicznych, na przykład z etanolu. To dobrze znane nam alkohol. Można sobie wyobrazić wielką kosmiczną gorzelnię. Najśmieszniejsze, że ona naprawdę istnieje. Wielkie chmury gazu i pyłu zawierają różne cząsteczki. Obłoki bywają 1000 razy większe od układu słonecznego.
W gęstych i przepastnych jądrach powstają złożone związki tworzące kosmiczny koktajl. W browarze z mieszaniny jęczmienia, wody i drożdży produkuje się alkohol. W obłokach międzygwiezdnych drobiny pyłu stanowią jądra kondensacji prostych substancji – wodoru, wody i dwutlenku węgla, z których powstają bardziej złożone cząstki organiczne, np. alkohol etylowy. Gdy pył przesuwa się do środka chmury, czyli do gwiazdy centralnej, materia się nagrzewa, a zsyntetyzowane związki parują i uwalniają się do przestrzeni międzygwiezdnej. Podobnie jak w tym mini-browarze, w obłokach molekularnych gromadzą się proste substraty, by utworzyć złożone związki. Pierwszy obłok alkoholu odkryto w 1975 roku. Od tej pory wypatrzono wiele innych zadziwiających obłoków kosmicznych. Chmura G34.3 w gwiazdozbiorze Orła ma średnicę tysiąckrotnie większą od Układu Słonecznego. W G34.3 mieści się dość etanolu, by przez miliard lat zapewnić każdemu człowiekowi na Ziemi po 150 tysięcy litrów piwa dziennie. To byłaby impreza. Niestety kończyłaby się potworną migreną, ponieważ obłok jest zanieczyszczony cyjanowodorem, tlenkami węgla, amoniakiem i innymi nieprzyjemnymi substancjami. Chmury wydają się przypadkowym tworem dryfującym po kosmosie. Trudno w to uwierzyć, ale powstają z nich dziw pulsar. Wiele gwiazd neutronowych przekształca się w zwykłe pulsary. W młodości, kiedy miały kilkaset do tysiąca lat, przechodziły wybuchową fazę typową dla magnetarów. To zapewne właściwy trop. Tak zachowuje się gwiazda młodsza od zwykłych pulsarów. W kosmosie istnieją nie tylko niezwykłe gwiazdy, lecz także osobliwe maleństwa. Ostatnio naukowcy rozwikłali zagadkę najbardziej nieuchwytnego obiektu. Poznali tajemnicze cząstki, które nieustannie przenikają nawet ludzkie ciało. We Wszechświecie znajdziemy mnóstwo przedziwnych planet i gwiazd. Oprócz tego są równie osobliwe cząstki. Ludzie, podobnie jak większość Wszechświata, składają się ze zwykłej materii. Tworzą ją cztery podstawowe cząstki. Wśród nich są tajemnicze neutrina. Według mnie neutrina to najdziwniejszy składnik zwykłej materii. W tym momencie przez moje ciało przelatuje 50 bilionów neutrin pochodzenia słonecznego. Z innych stron atakują mnie neutrina z dalszych gwiazd. Niezauważalnie przechodzą przez materię. Oddziałują z nią bardzo słabo, właściwie wcale. Istnieje mała, zabawna cząstka zwana neutrinem, od włoskiego mały neutron. Ma znikomą masę. Ma jednak energię związaną z przemieszczaniem się we Wszechświecie z prędkością przyświetlną. Nie reagują z otoczeniem. Wyobraźmy sobie ołowianą płytę o grubości roku świetlnego. Zatrzymałaby zaledwie połowę przepuszczanych przez nią neutrin.
Neutrina najczęściej powstają w reakcjach jądrowych wewnątrz Słońca i innych gwiazd. Miranda, jeden z księżyców Urana, jest kuriozalny. To karzełek. Ma zaledwie 480 km średnicy. Zmieściłaby się między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. To bardzo koślawy księżyc. Pokiereszowana Miranda uchodzi za monstrum Układu Słonecznego. Powierzchnia Księżyca jest poorana kanionami, rysami i innymi bluzdami. Musiała wiele przejść. Księżyc o średnicy 500 km ma wąwozy o głębokości 20 km. Ziemia jest 20 razy większa, a Wielki Kanion Colorado ma tylko kilometr głębokości. Miranda wygląda niesamowicie, jakby była zbitką resztek z księżyców i planet. Jej powierzchnia jest dwojaka. Są tam równiny i tereny o bogatej rzeźbie. Miranda to wielka zagadka dla astronomów. Nikt nie wie, jak się ukształtowała. Pierwsza teoria głosi, że przed miliardami lat mały księżyc uległ katastrofie kosmicznej. Rozpadł się na lodowe i skaliste bryły. Te stopiły się w niekształtną, różnorodną szachownicę jasnych i ciemnych plam. Inna hipoteza głosi, że powierzchnia straciła ciągłość, gdy wskutek napierania jednych skał na inne powstały uskoki i góry. Takie zjawiska obserwuje się na Ziemi. Park krajobrazowy Vasquez Rocks w Kalifornii to rejon styku dwóch płyt tektonicznych. Napierają na siebie, co powoduje fałdowanie i wypiętrzanie powierzchni. Stąd biorą się ciekawe formacje skalne. Podobne procesy zachodzą na Mirandzie. Gromadzi się tam wiele energii. Płyty naciskają jedna na drugą, przez co wypiętrzają się skały i powstają szczeliny. Miranda to tylko jeden z milionów tajemniczych obiektów w Drodze Mlecznej. Te resztki z procesu kształtowania się Układu Słonecznego. Kosmiczne głazy krążą w pasie planetoid, leżącym między orbitami Marsa i Jowisza. Wśród ich miliardów jedna jest wyjątkowo ekscentryczna. Toutatis to chyba najdziwniejsza planetoida. Przyciąga uwagę, ponieważ nie jest okrągła, lecz bardzo zdeformowana. Wygląda jak olbrzymi kręgiel. Ma zgrubienia na krańcach i centralne przewężenie. Być może to dwa luźno powiązane obiekty. Została wprawiona w nieregularny ruch obrotowy. Miota się jak niedokładnie rzucona piłka do rugby. Nie obraca się wokół głównych osi, w związku z czym, pokonując przestrzeń kosmiczną, ulega nieustannej precesji. Toutatis porusza się po bardzo wydłużonej orbicie, która sięga od pasa planetoid w okolice Ziemi. Orbita tej planetoidy krzyżuje się z ziemską. Istnieje ryzyko zderzenia. Już samo to zwraca na nią uwagę.
We wrześniu 2004 roku Toutatis niebezpiecznie się do nas zbliżył na 1,5 miliona kilometrów. Był tylko 4 razy dalej od Księżyca. To bardzo blisko jak na planetoidę. Toutatis jest ogromny. Gdyby miał się rozbić o Ziemię, nawet nie zwolniłby w atmosferze. Wbiłby się w naszą planetę i siał spustoszenie. Następne bliskie minięcie nastąpi w XXVI wieku, to za 500 lat. Nie musimy się martwić Toutatisem, ale nie można spuszczać z niego oka. Toutatis jest nieregularną planetoidą. W kosmosie latają też większe i dziwniejsze skały. Księżyce, czyli satelity, to ciała niebieskie, które obiegają swe planety lub mniejsze globy. Planety karłowate albo planetoidy. W Układzie Słonecznym odkryto 240 księżyców, ale tylko nasz srebrny glob może całkowicie zaćmić Słońce. Najciekawszy księżyc obiega gazowego olbrzyma w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Miranda, jeden z księżyców, był tylko 4 razy dalej od Księżyca. To bardzo blisko jak na planetoidę. Toutatis jest ogromny. Gdyby miał się rozbić o Ziemię, nawet nie zwolniłby w atmosferze. Wbiłby się w naszą planetę i siał spustoszenie. Następne bliskie minięcie nastąpi w XXVI wieku, to za 500 lat. Nie musimy się martwić Toutatisem, ale nie można spuszczać z niego oka. Toutatis jest nieregularną planetoidą. W kosmosie latają też większe i dziwniejsze skały. Księżyce, czyli satelity, to ciała niebieskie, które obiegają swe planety lub mniejsze globy. Planety karłowate albo planetoidy. W Układzie Słonecznym odkryto 240 księżyców, ale tylko nasz srebrny glob może całkowicie zaćmić Słońce. Najciekawszy księżyc obiega gazowego olbrzyma w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Miranda, jeden z księżyców Urana, jest kuriozalny. To karzełek. Ma zaledwie 480 km średnicy. Zmieściłaby się między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. To bardzo koślawy księżyc. Pokiereszowana Miranda uchodzi za monstrum Układu Słonecznego. Powierzchnia Księżyca jest poorana kanionami, rysami i innymi bluzdami. Musiała wiele przejść. Księżyc o średnicy 500 km ma wąwozy o głębokości 20 km. Ziemia jest 20 razy większa, a Wielki Kanion Colorado ma tylko kilometr głębokości. Miranda wygląda niesamowicie, jakby była zbitką resztek z księżyców i planet. Jej powierzchnia jest dwojaka. Są tam równiny i tereny o bogatej rzeźbie. Miranda to wielka zagadka dla astronomów. Nikt nie wie, jak się ukształtowała. Pierwsza teoria głosi, że przed miliardami lat mały księżyc uległ katastrofie kosmicznej. Rozpadł się na lodowe i skaliste bryły. Zaledwie 480 km średnicy. Zmieściłaby się między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. To bardzo koślawy księżyc.
Pokiereszowana Miranda uchodzi za monstrum Układu Słonecznego. Powierzchnia Księżyca jest poorana kanionami, rysami i innymi bluzdami. Musiała wiele przejść. Księżyc o średnicy 500 km ma wąwozy o głębokości 20 km. Ziemia jest 20 razy większa, a Wielki Kanion Colorado ma tylko kilometr głębokości. Miranda wygląda niesamowicie, jakby była zbitką resztek z księżyców i planet. Jej powierzchnia jest dwojaka. Są tam równiny i tereny o bogatej rzeźbie. Miranda to wielka zagadka dla astronomów. Nikt nie wie, jak się ukształtowała. Pierwsza teoria głosi, że przed miliardami lat mały księżyc uległ katastrofie kosmicznej. Rozpadł się na lodowe i skaliste bryły. Te stopiły się w niekształtną, różnorodną szachownicę jasnych i ciemnych plam. In a hodgepodge of light and dark patterns and shapes. Inna hipoteza głosi, że powierzchnia straciła ciągłość, gdy wskutek napierania jednych skał na inne powstały uskoki i góry. Takie zjawiska obserwuje się na Ziemi. Park krajobrazowy Vasquez Rocks w Kalifornii to rejon styku dwóch płyt tektonicznych. Napierają na siebie, co powoduje fałdowanie i wypiętrzanie powierzchni. Stąd biorą się ciekawe formacje skalne. Podobne procesy zachodzą na Mirandzie. Gromadzi się tam wiele energii. Płyty naciskają jedna na drugą, przez co wypiętrzają się skały i powstają szczeliny. Miranda to tylko jeden z milionów tajemniczych obiektów w Drodze Mlecznej. Nasza galaktyka jest przeciętna. Są też takie, dla których przymiotnik dziwna jest zbyt słabym określeniem Układu Słonecznego. W gęstych i przepastnych jądrach powstają złożone związki tworzące kosmiczny koktajl. W browarze z mieszaniny jęczmienia, wody i drożdży produkuje się alkohol. W obłokach międzygwiezdnych drobiny pyłu stanowią jądra kondensacji prostych substancji – wodoru, wody i dwutlenku węgla, z których powstają bardziej złożone cząstki organiczne, np. alkohol etylowy. Gdy pył przesuwa się do środka chmury, czyli do gwiazdy centralnej, materia się nagrzewa, a syntetyzowane związki parują i uwalniają się do przestrzeni międzygwiezdnej. Podobnie jak w tym mini browarze, w obłokach molekularnych gromadzą się proste substraty, by utworzyć złożone związki. Pierwszy obłok alkoholu odkryto w 1975 roku. Od tej pory wypatrzono wiele innych zadziwiających obłoków kosmicznych. Chmura G34.3 w gwiazdozbiorze Orła ma średnicę tysiąckrotnie większą od Układu Słonecznego. W G34.3 mieści się dość etanolu, by przez miliard lat zapewnić każdemu człowiekowi na Ziemi po 150 tysięcy litrów piwa dziennie. To byłaby impreza. Niestety kończyłaby się potworną migreną, ponieważ obłok jest zanieczyszczony cyjanowodorem, tlenkami węgla, amoniakiem i innymi nieprzyjemnymi substancjami.
Chmury wydają się przypadkowym tworem dryfującym po kosmosie. Trudno w to uwierzyć, ale powstają z nich gwiazdy, planety, a na nich być może życie. W zewnętrznej otoczce chmury trwają nienaruszone, zmrożone bryły pyłu ze złożonymi substancjami. Gdy któraś z nich spada do centrum układu, powstaje kometa. Uważamy, że w ten sposób związki organiczne docierają do wnętrza układów planetarnych. Może dzięki nim na Ziemi pojawiły się związki organiczne i składniki konieczne do powstania życia, aminokwasy. Neutrina najczęściej powstają w reakcjach jądrowych wewnątrz Słońca i innych gwiazd. Przez powierzchnię paznokcia co sekundę przelatuje 60 miliardów tych cząstek. A jakie są inne źródła neutrin? Neutrina powstają w reaktorach jądrowych i wskutek rozpadu radioaktywnego niektórych izotopów w skałach. Kolejnym źródłem są reakcje promieniowania kosmicznego z atmosferą Ziemi. Te cząstki spadają na Ziemię niczym rozpędzone piłki. Zaraz po wielkim wybuchu w kosmosie pojawiły się niezliczone ilości neutrin, fotonów i innych cząstek. Z tej przedwiecznej zupy powstali w końcu ludzie. Neutrina to niezwykłe cząstki. W kosmosie są równie dziwne rzeczy o znacznie większych rozmiarach. Asteroidy to skaliste resztki z procesu kształtowania się Układu Słonecznego. Kosmiczne głazy krążą w pasie planetoid, leżącym między orbitami Marsa i Jowisza. Wśród ich miliardów jedna jest wyjątkowo ekscentryczna. Toutatis to chyba najdziwniejsza planetoida. Przyciąga uwagę, ponieważ nie jest okrągła, lecz bardzo zdeformowana. Wygląda jak olbrzymi kręgiel. Ma zgrubienia na krańcach i centralne przewężenie. Być może to dwa luźno powiązane obiekty. Została wprawiona w nieregularny ruch obrotowy. Miota się jak niedokładnie rzucona piłka do rugby. Nie obraca się wokół głównych osi, w związku z czym, pokonując przestrzeń kosmiczną, ulega nieustannej precesji. Toutatis porusza się po bardzo wydłużonej orbicie, która sięga od pasa planetoid w okolice Ziemi. Orbita tej planetoidy krzyżuje się z ziemską. Istnieje ryzyko zderzenia. Już samo to zwraca na nią uwagę. We wrześniu 2004 roku Toutatis niebezpieczy powstawaniu nowych gwiazd. W naszej galaktyce co roku powstaje jedna nowa gwiazda wielkości Słońca. W galaktykach ultrajasnych, w podczerwieni, rok rocznie tworzy się po 100 nowych gwiazd. Gwiazdy powstają wewnątrz międzygwiezdnych obłoków gazu i pyłu. Dlatego trudno obserwować proces narodzin. Promieniowanie powstającej gwiazdy jest pochłaniane przez pył, który ogrzewa się i zaczyna świecić w podczerwieni. Można dostrzec energię światła gwiazd przeniesioną do innego pasma. Galaktykę spowija niezwykła powłoka pyłu, który świeci. Pierwszą galaktykę ultrajasną w podczerwieni odkryto w latach 80., gdy IRAS, satelita do badań podczerwieni, zarejestrował jasne punkty na niebie.
były bilion razy mocniejsze od Słońca. Jedną z najjaśniejszych galaktyk nazwano F15307 plus 3252. Leży 7 miliardów lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Volarza. Cyfry w nazwie galaktyki określają kierunek, na którym się znajduje. Deklinację i rektascencję. F15307 plus 3252 jest bardzo jasna i odległa. Fascynuje nas, ponieważ powstaje tam rekordowo wiele gwiazd. Ciekawe, co o tym decyduje. Co zainicjowało tak intensywny proces gwiazdotwórczy? Wzmożona aktywność może wynikać z niedawnej kolizji lub bliskiego otarcia się galaktyki o inną. Wówczas następuje zagęszczenie wielkich obłoków gazu. Może to zainicjować procesy gwiazdotwórcze. Inna hipoteza głosi, że gaz wciągany do centralnej czarnej dziury wyzwala w strefie dysku akrecyjnego ogromne ilości energii. To obszar intensywnych badań, bo wciąż nie wiemy, co dzieje się w tak niezwykłych galaktykach. Odkryto, że w centrum galaktyk ultrajasnych w podczerwieni znajdują się supermasywne czarne dziury. Tak silnie przyciągają, że nawet światło nie może się z nich wydostać. Istnieje jednak jeszcze dziwniejsza klasa czarnych dziur. Miniaturowa czarna dziura to hipoteza, by utworzyć złożone związki. Pierwszy obłok alkoholu odkryto w 1975 roku. Od tej pory wypatrzono wiele innych zadziwiających obłoków kosmicznych. Chmura G34.3 w gwiazdozbiorze Orła ma średnicę tysiąckrotnie większą od Układu Słonecznego. W G34.3 mieści się dość etanolu, by przez miliard lat zapewnić każdemu człowiekowi na Ziemi po 150 tysięcy litrów piwa dziennie. To byłaby impreza. Niestety kończyłaby się potworną migreną, ponieważ obłok jest zanieczyszczony cyjanowodorem, tlenkami węgla, amoniakiem i innymi nieprzyjemnymi substancjami. Chmury wydają się przypadkowym tworem dryfującym po kosmosie. Trudno w to uwierzyć, ale powstają z nich gwiazdy, planety, a na nich być może życie. W zewnętrznej otoczce chmury trwają nienaruszone, zmrożone bryły pyłu ze złożonymi substancjami. Gdy któraś z nich spada do centrum układu, powstaje kometa. Uważamy, że w ten sposób związki organiczne docierają do wnętrza układów planetarnych. Może dzięki nim na Ziemi pojawiły się związki organiczne i składniki konieczne do powstania życia, aminokwasy. Słońce i Ziemia powstały z międzygwiezdnej chmury pyłu. W obłokach zawierających właściwe związki organiczne mogło narodzić się życie. Wielka chmura alkoholu unosząca się w galaktyce to dziwny twór. Jestem jednak oczarowana myślą, że w Drodze Mlecznej i w kosmosie występują związki organiczne, choćby etanol. Wszędzie ich pełno. Po starciu Ziemi na proch powstałaby taka międzygwiezdna chmura zawierająca związki organiczne. Obłoki alkoholu mogły pomóc w powstaniu życia na Ziemi. Trudno w to uwierzyć, ale organizmy mogły narodzić się również w innych dziwnych chmurach. Wenus, druga planeta od Słońca, ma gorącą, piekielną powierzchnię. Chmury wiszące 50 km nad globem mają temperaturę bardziej sprzyjającą organizmom żywym. Na tej wysokości jest równie